premier. Nigdy nie zapomnimy Mateusz Morawiecki, nie zapomnimy wkładu Jana Liteńskiego w historię Polski. Bojownik o wolność i obywatelskie prawa Polaków, tak premier Mateusz Morawiecki nazwał Jana Liteńskiego, którego pogrzeb odbył się dziś w Warszawie. Działacz opozycji w okresie PRL, poseł i doradca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, Jan Liteński, spoczął w środę na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Dziś odbył się pogrzeb Jana Liteńskiego, bojownika o wolność i obywatelskie prawa Polaków, działacza opozycji antykomunistycznej, doradcy władz NSZZ Solidarność, autora uchwalonego przez Zjazd Solidarności, posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej. Nigdy nie zapomnimy jego wkładu w historię Polski. Niech spoczywa w pokoju, napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w mszy pogrzebowej, odprawionej w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, jak podała KPRM, pozostając wśród zgromadzonych na zewnątrz świątyni. Jan Liteński utonął 21 lutego w Narwi w okolicach Półtuska, próbując ratować psa, pod którym załamał się lód. Miał 75 lat. Był organizatorem i uczestnikiem studenckich wystąpień w marcu 1968 roku, za co został skazany na 2,5 roku więzienia. Pracował jako robotnik, następnie programista komputerowy. W 1976 roku współzałożyciel biuletynu informacyjnego, pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą. Wielokrotnie aresztowany. W 1977 roku współredaktor, robotnika, niezależnego pisma na rzecz zakładania wolnych związków zawodowych. Członek KSS, KOR, współpracownik biura interwencyjnego KSS, KOR i krytyki, członek redakcji. W 1980 roku doradca władz NSZZ, Solidarność. Autor uchwalonego przez jeden zjazd Solidarności, posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej. W 1981 roku. W stanie wojennym internowany, a następnie aresztowany. Po ucieczce z przepustki z więzienia od 1984 roku. W Solidarnościowym Podziemiu, członek Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ, S, Region Mazowszy. W 1989 roku. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Wybrany do Sejmu RP w 1989 z województwa wałbrzyskiego. W latach 1989-2001 poseł na Sejm, m.in. przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Komisji Służb Specjalnych. Od 1990 rok. WROAT, następnie WUT i Uniwersytet Warszawski wiceprzewodniczący. W latach 2008-2010 doradca PLL do spraw społecznych, mediator sporów. W latach 2010-2015 był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi. Odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą,